Śliczna 19. Ruszamy. Roman Błaszczak, Fabryczna 19. Ja długo czekałem na tą rozmowę. Ja długo czekałem na tą rozmowę, aczkolwiek bardzo się boję, czy sprostam. Bo dzisiaj ze mną nie kto inny, a naprawdę znana, wybitna osobowość, Andrzej Grajewski. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry panu, wie pan co? Ale ja panu jeszcze nic do picia nie postawiłem, że pan tak mnie chwali. Wie pan co, ja mam taki sposób, że na początku jestem bardzo miły, po to, żeby potem przywalić. Wie pan co, bo pan nie jest z Gorzowa, nie zna pan moich programów, to ja panu szybciutko powiem, o co w tej bajce chodzi. Chodzi generalnie o to, że u mnie zawsze jest miło i przyjemnie i mówimy sobie na ty, no i ma pan szansę mi coś zaproponować. Proponuję panu, żeby pan mniej mówił, tylko więcej mi zadawał pytań, żebym ja też coś powiedział. Nie o to mi chodziło. Aha. Spróbuję jeszcze raz. Dobrze. W moim programie zawsze jest tak miło, sympatycznie, mówimy sobie na ty, no i bardzo bym chciał pana prosić, żeby pan powiedział, że możemy być na ty. Ale oczywiście. Roman. No i bardzo dobrze, Andrzej. Grajek, tak na ciebie mówią? Co ja na to poradzę? Ale ja wiem, że ja dużo mówię, ale tylko na początku. Potem będzie pan mówił, ty będziesz mówił, bo muszę cię troszeczkę przedstawić. Mieszkasz dzisiaj w Poznaniu? Pod Poznaniem. Pod Poznaniem. Przez 30 parę lat mieszkałeś w Niemczech? 29. Około 30. Jesteś mega specjalistą od marketingu. Tak. Zajmujesz się dużo sportem. Zajmowałem się dużo sportem. Jesteś ekspertem telewizyjnym. Już nie jestem, dlatego że mi się nie chce do Warszawy jeździć. No właśnie, bo daleko. Ale właśnie jak o piłce nożnej, bo ty tam Bońka znasz i tych wszystkich innych, to weź mi wytłumacz, bo ja tego nie rozumiem, co się wydarzyło. Mówię o mundialu. Pytanie za 3 punkty. Dlaczego Boniek ma proste włosy? Bo ma pokręcone? Nie, bo nie ma nawałki. Bo nie ma nawałki. Ale poczekaj, poważnie teraz. Andrzej. No? Bo ja nie kumam, co się wydarzyło. Balon został tak mocno napompowany. Chłopaki, no gdyby nie mieli dobrych menadżerów, gdyby nie było takiego Sania, gdyby nie było takiej koniunktury, to by nie występowali w tych reklamach. Ale czy to jest ważne? Co się stało z tą reprezentacją? Co się stało? Ja po losowaniu, jako jedyny prawdopodobnie w Polsce, powiedziałem, że nie mamy najmniejszych szans wyjść z grupy, co wszyscy powiedzieli, słuchaj, Andrzej, ty już jesteś stary chłop, zacznij pamiętniki pisać, może do klubu Foga się zapisz, to będzie dla ciebie dobrze. No cóż, przyszło nam przełknąć tą tabletkę, tą nieprzyjemną, ale jeszcze raz mówię, polska piłka jest bardzo słabo, a to, że był balon nadmuchany, to powiem szczerze, że byłem w takim sklepie, Decathlon się nazywa, sprzęt sportowy sprzedałem. I po reklamie, okej. Okay. I pytam się, czy ja mogę pompkę do pompowania powietrza kupić, bo na wszystkie wysprzedane. Czyli wszyscy pompowali, nie wiedząc, że z tego nic nie wyjdzie, dlatego że wszyscy uważali, no dobrze, że jest półfinał, potem w finale też mamy... Andrzej, ale no, bardzo ogólnikowo mi mówisz. No mamy słabych zawodników, nic innego. Ale poczekaj, przecież 2 lata temu ta drużyna prawie z Portugalią wygrała, no. No 2 lata temu to Jankes chyba jeszcze na żużlu jeździł, nie? Czy nie? Czy nie, już nie, już nie. Już ale, nie. Ale słuchaj, jeżeli 2 lata temu wszyscy mieli 26-28, teraz mają 28-30, czy ty uważasz, że oni będą lepiej grali, czy oni będą szybsi, czy oni będą dynamiczniejsi? Głupota! Ci, co to twierdzą, ci, co to przewidywali, to znaczy, że nie mają zielonego pojęcia o piłce i dlatego to się stało, co się stało. My na dzisiaj nawet nie jesteśmy mistrzami okolicy, Ale to chcesz mi powiedzieć, że nawet ranking FIFA się pomylił, przecież my byliśmy na 8 miejscu na świecie. Tak, i dlatego każdy mówi, jeżeli jesteśmy na 8, a Senegal na 17, to musimy z Senegalem wygrać. Normalnie na papierze tak. Mamy wspaniałą szansę. Ale boisko weryfikuje każde działania marketingowe przed meczem. Na boisku to trzeba wybiegać i strzelić 1 bramkę więcej przeciwnikowi niż on nam. I to jest wszystko. Andrzeju, wielki świat dzisiaj ze mną, bo ja jeszcze chciałbym porozmawiać. Dobra, zostawmy już tą piłkę nożną. Ja bym chciał porozmawiać, bo ty jesteś człowiekiem, który zajmował się marketingiem w Niemczech, tak, trochę. Możemy o tym porozmawiać. Wtedy byłeś jakieś 30 kilo chudszy. 40. Po prostu poznałem nową towarzyszkę mojego życia,
Ale o tym też tak później. O mnie zaczęła dbać i dlatego tak wygląda. No rozumiem. Jest tak wspaniałą kucharką, że nie mogę jej nic odmówić. No to się nie da, nie da. Ja mojej żonie też nie odmawiam, wiesz? Mówisz to prawdę? No oczywiście, że prawdę. No dobrze, bo i nie mówię o jedzeniu. Aha. Na przykład jak żona wczoraj mnie poprosiła, żebym okna umył. No oczywiście, że nie odmówiłem. Na 18 piętrze? 15. Na 15. A najgorsze, wiesz, jak z drugiej strony musiałem. Ale wyobraź sobie, że myjesz okna, coś się stanie i dzisiaj jest taki wspaniały mecz gorzowie i ciebie tam nie ma. Czy co możesz to wyobrazić? Chłopie, no to nie. Takie są kłopoty. Takie są kłopoty. Andrzej, poczekaj. Tak. Musimy porozmawiać, chcę porozmawiać o twojej karierze, o tym, jak to było, bo ty wyjechałeś z Polski w którym roku? W 79. No to wtedy miałeś wielki szok. Do jakiego miasta trafiłeś? Do Hanoweru. Hanower, piękne miasto. Piękne miasto w Niemczech. Powiedzmy sobie, niezburzone wojny i dlatego się utrzymało. I tam zacząłeś pracować na początku? Twoja pierwsza robota, pamiętasz? Tak. W fabryce świń, gdzie robili kiełbasy, mięso, a moim zadaniem było nosić, jak się nazywa, półtuczniki, tak? Pół świni, ja się prawda? Nie znam, ale... Z samochodu do zamrażarki. No i wtedy postanowiłeś, że w takiej robocie to ty za długo nie pociągniesz. Tak, ale ja nie miałem najmniejszych innych szans, bo nie mówiłem pół słowa po niemiecku. Byłem po prostu analfabetą i musiałem z czegoś żyć, prawda? Bo to różnie to bywało i dlatego dostałem taką robotę. Pogrywałem sobie trochę w piłkę, to mi też trochę pomogło. I się znalazłem w tym, w tej... W marketing, tej... reklama, to a, potem to twój świat. Przyszło to dużo, dużo później, było różnie. Dostałem z Arbeitsamtu na to, żeby zaczął się szkolić po niemiecku i to i tamto. To mi dużo pomogło, szkoła mi pomogła. I jak to jest, przez przypadek dostałem się marketingu. Wiesz, Andrzej, co jest fajne, bo często jest, jak ludzie z zachodu wracają i 30 lat gdzieś tam mieszkają w Ameryce, to oni przyjeżdżają, potem mówią, jak to się mówi po polsku. Ale tam po 30 latach to, widzisz, to jesteś optymistą, bo ja znam, czy po 3 latach zapomniałeś. Po 3, nie? Także... słynna kampania reklamowa twoja, wiesz, o której mówię? Nie. A Milka, kojarzysz? To ty brałeś udział w tej kampanii, dobrze, redaktor? Myla mić. O tym mówię, no ale blisko byłem, no. No. To jest taka duża kampania, którą ty przeprowadzałeś. Inaczej. To jest inaczej. Ja przez przypadek spotkałem dyrektora marketingowego, to było w 1988 roku na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, w Niemczech zresztą. I po prostu po... W wielu rozmowach on powiedział, wie pan co, niech no pan do nas przyjedzie. A ja mówię, gdzie to jest do was? No na Bajerny, Aretrit, tam już GPS-y nie działają. Ale była firma, która w tym momencie robiła ser i zaczęła robić jogurty. I mówi tak, wie pan co, to wyprodukować to my wiemy, ale to sprzedać dla nas jest. Jak to zareklamować? Tak, i jak to zrobić, żeby to przyszło do odbiorców? Ma pan jakieś idee? No i od tego się zaczęło. Czy wtedy było łatwiej, te 30 lat temu? Czy dzisiaj jest łatwiej? Jak to? Bo z jednej strony dziś mamy technikę taką, że wiesz, wyprodukować coś, to jest tak. Ale wymyśleć. Tak. Już tyle zostało rzeczy wymyślonych. Powiedzmy sobie tak, że wszystko zależy od tego, jaka jest kasa na marketing. Wtedy można sobie dużo myśleć, albo nic nie myśleć, jak tych pieniążków nie ma. Mi pozwolono step on step, małymi kroczkami iść do przodu. I w tym momencie, kiedy ja zrobiłem kontrakt między DFB, czyli niemiecką Federacją Piłki Nożnej, a Molke Rheinmüller, miałem iść na to, żeby pokazywać przy piłkarzach reprezentacji Niemiec te jogurty, następnego dnia wszyscy wiedzieli w Niemczech, kto to jest. No to, jak to się mówi, był strzał w dziesiątkę. I od tego momentu właściciel firmy, bo to była jednoosobowa właściciel firmy, pan Müller, Alois Müller, powiedział, no to panie Andrzeju, Andreas, tu siedzisz ze mną. Niemczech Andreas, nie tak, Andrzej. Siedzisz ze mną, nie jesteś w zarządzie, ale siedzisz koło mnie jako mój doradca. Jak ja coś na ciebie spojrzę, to albo powiesz tak, albo tak i będzie wszystko w porządku. I tak było. I wtedy Andrzej, pojawiła się też kasa dla ciebie fajna. Bardzo dużo zarabiałem.
ale oni też zarabiali, dlatego że ten Ales mówi, wie pan, panie Grajewski, herr Grajewski, moim największym marzeniem jest to, żeby na dzień obrócić 1 000 000 marek, bo wtedy jeszcze marki były. To jest jego marzenie, prawda? W wyrobach świeżych jest to bardzo trudno, prawda? To jest logistyka, nie tylko wybrudkować, ale trzeba dowieźć do sklepów. Ty, ale ty wiesz, ile mój tata wtedy zarabiał miesięcznie? 15 marek, no. No, ja i wcale nieźle zarabiał. Ja tyle zarabiałem na chyba na godzinę. Nie, na cholerny świat. Ale mniejsza o to. I w pewnym momencie... Ale wydałeś już wszystko, czy jeszcze coś zostało? Nie, tam też troszkę zostało, dlatego że no, koszulkę sobie kupiłem specjalnie dzisiaj. No. Okej, okay, ładnie wyglądasz. Tak? No mogę ją zdjąć. Nie, Andrzej, nie. Przestań, no. No i tak było, że pewnego dnia ja tam przyjeżdżałem tylko na 3 dni w miesiącu, bo ja mieszkałem w Hanowerze dalej, ja tam na Bajerny przelatywałem sobie do Monachium, potem w pociąg jechałem tam na Arystrit. No i przyszedłem i sekretarka mówi, panie Grajewski, szef pana wzywa. O kurczę, mnie coś nie tak. Idę i mówi, panie Andrzeju, herr Grajewski, mówi, to jest najpiękniejszy dzień mojego życia. Obróciliśmy 1 000 000 marek, nie? I mówię, cieszę się bardzo, ale też jest i pana zasługa i Bach mi tutaj małą taką... Małą, skromną kopertę. Kopertę. Powiem sobie szczerze... Ale gotówka czy czek? Nie mówię. Nie, tam gotówki to nie... No, nie, czek był. Mogłem wtedy sobie kupić chyba nowego Mercedesa. Wow. Byłem bardzo dumny, nie z tych pieniędzy. Nowy Mercedes? Ale w tamtych czasach. Czekaj, to ja tyle. To musiało być jakieś 30 tysięcy marek. Panie kolego... Dżentelmeni o kasie nie mówią. Ale przyjaciele? Nie, ale powiedz tylko, czy więcej, czy mniej. Weź no, tam z matematyki musiałeś być słaby. No, to prawda. 30 tysięcy marek nikt Mercedesa byś nie kupił w tamtych czasach. Za mało? Oczywiście. Jasne, ale nie byłem... Ale poczekaj, Andrzej. Nie byłem dumny z tych pieniędzy. Byłem dumny z tego, że osiągnąłem przez moje akcje materiałowe to, że ten Mylamid się sprzedawał. Dobra, ja robię przerwę, a ty mi w trakcie przerwy powiesz, ile to było, dobra? Bo ja, wiesz, taką próżną... Ale mniej więcej. Zrobić. Mniej więcej. Mniej więcej. To tak. Ile było mniej więcej, powiedz? Aha, stówkę dostałem. Stówkę. Dobrze. No, kurde, ja chyba się z tobą zaprzyjaźnię. Tak, Roman ale... Głaszczak, Fabryczna 19, przerwę robię. Raz frytki. Panie Andrzeju, jest dobrze? Bo wie pan, to jest lokalny super świat. No, ale jak na pan... panie Andrzeju, mówimy sobie na ty. A, wróć, prezes Andrzej, słyszy, kurde, Andrzej, no i słuchaj, potem będą poczekaj, jaja, no. Bo jak ja coś źle robię, bo wiesz, ja tu jestem lokalny tylko no, na taki, na razie nie? Robi wszystko źle, ale ja... No, patrz, i kończymy rozmowę. Co źle robię? Co? Co źle? Co ci się nie podoba? Ci powiem. Dobra. Czy ja chcę słyszeć? W ogóle my jesteśmy na antenie już. A młody się cały czas do mnie śmieje. To nie do ciebie, tylko do mnie. Aha, albo on jest szczęśliwy, dobrze. Bo niedawno miał te dobre dni, wiesz? Tak? No mogę powiedzieć? Ernest? Ernest? Ernest. Ernest? Ernest. Ernest kojarzy mi się z jednym z największych piłkarzy w naszej historii, Ernestem Polem, nie? A nie, no tego tak, nie znasz. Oczywiście, że nie znam. Właśnie, porozmawiamy teraz o polskim sporcie. Ale słuchaj, poczekaj, Andrzej! Ja jeszcze nie zadałem pytania, a ty ale już... Ale nie starczy ci czasu, chłopie. No, trochę jeszcze mamy, u mnie czas jest drugi, ale trochę mamy. No, ale Andrzej, o 19 poczekaj. Jest mecz, nie? No dobra, poczekaj. Andrzej, ja bym chciał lokalnie porozmawiać. Znasz trochę Gorzów, wiem, że przyjeżdżasz tutaj do Gorzowa na mecze żużlowe, interesujesz jeżeli się... Jeżeli mam czas, tak. Tak, interesuje się w ogóle sportem. Weź podpowiedz mi, nam, w jakim kierunku powinno iść takie miasto jak Gorzów, bo ty się na tym znasz. Sportowym oczywiście. Bo dzisiaj, wiesz, jest tak, że jest żużel, jest piłka ręczna, piłka nożna, strasznie kuleje, tam jakieś problemy, nowy pan prezes i w ogóle. Jest tenis stołowy, jest, wiesz, jeszcze paręnaście dyscyplin. Jak to powinno funkcjonować? Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to nie kuleje ta piłka nożna, bo jest nowy prezes, tylko dlatego, że tam tematowy nie umieją w piłkę grać i to jest wszystko, wiesz, bo obojętnie jaki jest prezes, jeżeli drużyna gra, to nie ma... No, ale wiesz, że do wszystkiego trzyma kasę, nie? Niekoniecznie. Powiem tak, że pieniądze
nie dają gwarancji sukcesu. One pomagają w sukcesie, ale nie dają gwarancji sukcesu, dlatego że to jest niemożliwe, bo wtedy byśmy musieli się cofnąć do czasów fryzjera, a my tego nie chcemy, prawda? Nie chcemy. No, gdzie pieniądze dawały gwarancję zwycięstwa. Ty próbowałeś w Polsce przy paru klubach funkcjonować? Nie, inaczej. Ja nie próbowałem. Ja funkcjonowałem przy Widzewie. Jestem dwukrotnym mistrzem Polski. Wprowadziłem drużynę do Champion League. Potem żeśmy czekali 22 lata na następne wprowadzenie Legia Warszawa. I mogę być z tego dumny. To, że mi się nie udało zrobić z tego niemieckiego klubu, jaki ja zakładałem, nie było to tylko moją winą, ale było to, że ja nie mieszkałem w Polsce, przyjeżdżałem na 3 dni. 3 dni chłopcy stali na baczność, a 4 dnia, jak ja wyjeżdżałem, powiedzieli, na razie ten Niemiec pojechał. I... No ale co to oznacza, że zawodnicy muszą stać na baczność? Nie. Ci, co ze mną współpracują. Trenerem był Smuda, także on tam tą dyscyplinę trzymał i myśmy naprawdę piłkę grali, ale zbyt wiele było innych historii politycznych, obyczajowych. Przy tym klubie każdy się do niego lgnął, dlatego że przez jego popularność była... Politycy sobie robili sobie kampanię. No ale tak trochę jest rzeczy. Na całym świecie, nie? To było bardzo jaskrawe w tych czasach, w czasach SLD, prawda, i wszystko. I oczywiście mogę dzisiaj powiedzieć, że Leszek Miller nam dużo wtedy pomógł też, bo w Widzewie było tak, że nigdy nie było pieniędzy, ale nie dlatego, że ich nie było, bo nie było, po prostu każdy kradł. Ja raz taki epizod mówię, ile dzisiaj żeśmy sprzedali biletu? Jest pełny stadion. No 4980, wie, oczywiście zgłupieli, przecież był pełny stadion, no ale tak kowroty pokazały. Ja mówię, dobrze, to bądźcie uprzejmy na następnego dnia tych wszystkich, co wpuszczają, niech oni tu przyjdą, ja chcę z nim porozmawiać. Nie, nie się z nim porozmawiać. Bo sobie stanąłem na pierwszym piętrze, na Widzewie, ze wzrokiem na parking i patrzyłem, czy ci panowie przyjechali tramwajem, bo oni 70 zł dostawali za każdy mecz. Oni przyjechali sobie starą Skodą, starą jakąś innym i tego... Ja mówię, ludzie, skąd? Za 70 zł? Potem kolega mówi, Andrzej, my przychodzimy w 10, dajemy mu 50 zł i wszyscy wchodzimy. Ja bym chciał cię teraz sprowokować do takiej rozmowy lokalnej. Jeszcze raz, bardzo próbuję. Proszę. Bo wiesz, mając takiego fachowca jak ty, który z niejednego pieca chleb jadł, chciałbym się dowiedzieć, żebyś ty mi nie powiedział. Nie zawsze mi smakował. No bo raz jest lepszy, raz gorszy, nie? Ale chodzi mi o to, żebyś podpowiedział... W jakim kierunku powinien właśnie iść Gorzów? Czy powinien postawić na jedną dyscyplinę? Bo wiadomo, że przy sporcie są też publiczne pieniądze. Im więcej się tych pieniędzy zewnętrznych uda zebrać, to dobrze, ale są też publiczne. Więc w jakimś tam sensie samorządy powinny wiedzieć, jak robić w takim mieście jak Gorzów, które ma 100 parę tysięcy mieszkańców. Ja powiem jedno. Gorzów jest przepięknym miastem. Widać tutaj, że robota idzie, przede wszystkim infrastruktura. Kiedyś w Gorzowie były straszne drogi, coś niesamowitego. Nadal nie jest najlepiej. Ale nawet tutaj jadąc do was, widać, co się dzieje. Gorzów ma prawo być też atrakcją turystyczną. Jeżeli chodzi o sport, Ja, Andrzej Grajewski, jestem przeciwny jakiemukolwiek finansowaniu z budżetu państwa na sport zawodowy, wyczynowy. To nie jest ta droga. Jeżeli te przepisy pozwalają w Polsce, przepraszam, w Niemczech na to nie pozwalają, ale w Polsce, to oczywiście kluby te zawodowe, te profesjonalne korzystają z tego. Okej, nie ma sprawy. Takie są przepisy, można z nich skorzystać. I bez tych pieniędzy państwowych, nie mówię w tej chwili o Gorzowie, sportu w Polsce by nie było, bo zobaczcie, no ile jest klubów, gdzie głównym właścicielem jest... No dobrze, a szkolenie młodzieży? Jak to się odbywa w Niemczech? Przecież tam państwo daje pieniądze na to. No tak, tylko Roman, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ja bym zaczął w tej chwili zrobić wykład o szkoleniu młodzieży, naprawdę byśmy nie zdążyli na mecz. A ja dzisiaj przede wszystkim przyjechałem do ciebie, a później przyjechałem spokojnie obejrzeć mecz na najwyższym poziomie, jaki się tutaj dzisiaj odbędzie. Jestem ale bardzo co, ciekawy. Ale my musimy trochę później, więc to będzie Ale szkolenie młodzieży to znaczy szkolenie młodzieży w zależności... Ja nie mówię teraz o konkretnej dyscyplinie tak. sportu. Nie, w zależności... Chodzi mi generalnie o to, czy wiesz, czy w mieście powinno być tak, że miasto wspiera jedną dyscyplinę wiodącą,
i wspiera porządnie, czy też idzie w kierunku takim, że wspiera wszystko i daje każdemu dużo, dużo za mało. Na rekreację, gdzie no, nikomu nic później z tych pieniędzy nie jest, bo jest za mało. Ja powiem jedno. Przykład. PZPN, nie? Warszawskie Matoły. Nie mają ani jednego ośrodka. Ani jednego. W Niemczech takich ośrodków, gdzie jest 20 boisk, gdzie jest hotel, gdzie jest wszystko, jest 14. I tam od 9 lat, dziewięciolatek przyjeżdża, to się odbywa najczęściej w sobotę, niedzielę, bo wtedy rodzice mają czas i mogą tego chłopaka, tego adepta piłki nożnej przyprowadzić. On już jest monitorowany. I każdy jego rozwój jest monitorowany. I potem nie dziwimy się, że U16, U17, U19, U20, co z tego? Wszyscy... Niemcy z mundialu odpadli szybciej od nas i to jest jedyna pocieszająca informacja z tego mundialu. Ja wiem, czy jest pocieszająca. Ja powiedziałem, bo to niemieckie Bild Zeitung do mnie zadzwonił i zapytał się o moje zdanie. Ja powiedziałem, że Niemcy prezentują się jak Alte Herren, czyli drużyna Old Boy, i z tą piłką to nie mogą, ale szukać w Białej Podlasce przeciwnika, a na mistrzostwach Andrzej, i tak się stało. Muszę ci powiedzieć, że ja pierwszy raz w życiu, a jak słyszę, że jestem bardzo skromny, nie jestem zadowolony z rozmowy, jaką przeprowadziłem. Tyle tematów chciałem z tobą poruszyć, a dotknąłem chyba jakieś zaledwie 15%. A muszę kończyć. Muszę to tak zawiesić, muszę zrobić kropkę, bo czas się nas skończył, ale na koniec, jeśli pozwolisz, to chcę ci powiedzieć tak. Dumny jestem, że miałem przyjemność z tobą rozmawiać, bo znałem cię do tej pory z ekranu, telewizji, jak się wymądrzałeś i tam mówiłeś. Mądrze mówisz, bardzo mądrze, bezkompromisowo, to mi się podoba. Oczywiście. Prośbę mam tylko jedną. Jak kiedyś będziesz tam w Warszawce, to powiedz, że jest takie miasto Gorzów i że tam jest fajnie. Słuchajcie, jeżeli będziecie dalej tak jeździli, to możecie być dumny z tego klubu i dumny z tego miasta, że ten klub tutaj jest. A to jest najważniejsze. No i... Bo nie może być wizytówką miasta procent bezrobocia i procent przestępczości. Ma być sport, jest najlepsza wizytówka miasta. I ten sport realizują żużlowcy. Ja uważam, że na tak małe miasto to zrobiliście w tej dyscyplinie sportu bardzo dużo. Macie piękny stadion, macie wspaniałą drużynę, macie Bartka. No szkoda, że ty nie jeździsz, Roman, bo w tym momencie bym na każdym... Ale mogę jeszcze spróbować. Nie, czy nie? Chyba, że razem spróbujemy. Nie, najpierw to musisz się porządnie ubezpieczyć, jeżeli chcesz wejść na motor. Ale jestem 20 chyba 6 jest Grand Prix. Tak, Grand Prix. Nie będzie problemu, żebym do was jeszcze raz zawitał i porozmawiamy. Cała przyjemność po mojej stronie. Andrzej, bardzo serdecznie dziękuję. To naprawdę była dla mnie przyjemność. Również, dziękuję bardzo. Fabryczna 19. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia, do widzenia państwu. Раз, Фридкин.